Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie, kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy od Biedronki, oferta od 23 do 29 sierpnia tutaj. Miłosław niefiltrowane z browaru Fortuna w cenie 2,99 zł. Mieliśmy browar Grodzisk, mamy też browar Fortuna, czyli gdzieś tutaj Biedronka próbuje się otwierać na inne piwne tematy. Wychodzimy z Biedronki, udajemy się do Intermarché. Oferta do 27 sierpnia tutaj Dr. Brew, seria San Escobir. Piwa różne rodzaje w cenie 5,49 zł, czyli doktorzy w nowej odsłonie w Intermarché. Opuszczamy Intermarché, udajemy się do Carrefoura, oferta do 2 września włącznie tutaj, lager z Chmielologii, polski lager z Chmielologii w cenie 3,79 zł. To czeka na nas w Carrefourze. Opuszczamy już Carrefoura, udajemy się do sklepów sieci Topas, oferta od 23 do 29 sierpnia tutaj, Brofaktura, dwa piwa pszeniczne, piwo rozkoszne, czyli pszeniczne ale za 5,39, a także Witbier Carte Blanche za 5,99. Brofaktura w sieci Topas. Idziemy do Polomarketu. Do 28 sierpnia w Polomarkecie mamy piwa z browaru staropolskiego, piwa PRL za 4,99, a także piwa staropolskie również za 4,99. To wszystko są jasne lagery i one czekają na nas w Polomarkecie. Opuszczamy Polomarket, jesteśmy już w Żabce, oferta do 4 września tutaj, browar Fortuna i Fortuny owocowe, m.in. kwaśna pigwa Ira Barbar, wielosztuki, kup 2, zapłacisz 6,50. Tak właśnie wygląda propozycja Żabki. Teraz jesteśmy już w Lidlu. W Lidlu oferta od 23 do 26 sierpnia. Tutaj mamy oczywiście akcenty regionalno-rzemieślnicze. Mamy znowu browar staropolski, piwo Bestbier, męski lager. Jasny lager w cenie 4,49 zł. Poza tym mamy dwa akcenty kraftowe. Wraca browar Wrężel i Summer Ale właśnie z browaru Wrężel w cenie 5,89 zł. Lekkie piwo w sam raz na lato, jak sama nazwa wskazuje. I do tego mamy Last Summer Mango Wheat z browaru Raduga, czyli klasyczna niemiecka pszenica z dodatkiem mango. Piwo było recenzowane u mnie na kanale już dłuższy czas temu i oceniłem je generalnie pozytywnie w cenie 6,99 zł. Tak to wygląda w tym tygodniu. To wydanie piwnych okazji dobiega już końca. Tradycyjnie życzę Wam udanych zakupów i gorąco Was pozdrawiam. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!